Ojej, ojejku. Ojejku. Numerek 1. Proszony do stanowiska pierwszego. No dalej, 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 dalej. Dzień dobry, przepraszam, nie przeszkadzam? A nie, nie, absolutnie, niechże pan wchodzi, zapraszam serdecznie. Zaraz cię dojadę, dziadu. Ja przepraszam bardzo, ja co prawda mam numerek, ale widzę, że pan urzędnik zajęty, to może ja przyjdę innym razem. Absolutnie, nalegam, niechże pan wchodzi, niechże pan siada, czego się pan napije, kawy, herbaty, zginiesz gnoju. Proszę? No, 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 no i co? No i co? I pasjans ułożony. Proszę, niechże pan siada. Czego się pan napije? Kawy, herbaty? To może wody, bo mi strasznie w gardle zacchło. Pewnie przez te upały. Powiem panu, i tak dobrze, że śnieg nie pada. Wyobraża pan sobie odśnieżać w taki upał? Ani. No. No to co, rozpoczynamy procedurę. Na początek pańskie nazwisko? Roman Hendorzy. Przez jakie H? Samo H. Tak? No niby tak, ale tu jest błąd. No ale mówił pan, że przez samo H. Bo przez samo H, ale przed samym H jest jeszcze C. Doskonale. Jakiś pseudonim pan ma? Właściwie nie. Mm-hmm. Chociaż wie pan co? No. Ostatnio chłopaki mówią na mnie dupa. Czemu? Bo gówno widzę. Rozumiemy się. Panie Romanie, z czym pan do mnie przychodzi? A, wiedziałem, że się bez łapówki nie obejdzie. Ale spokojnie, jestem przygotowany. No co pan wyprawia? A to jest jakiś problem? No oczywiście, że to jest problem. W Polsce alkohol to jest olbrzymi problem. Ale chwileczkę. Panie Romanie, my oczywiście możemy chować głowę w piasek i udawać, że tego problemu nie ma. Ale on jest. My, proszę pana, postąpimy inaczej. Bohatersko i patriotycznie. My temu problemu stawimy czoło, my ten problem zutylizujemy, żeby nie truł innych Polaków. Jeszcze nikt nigdy tak pięknie mnie do pijaństwa nie namawiał. Przepraszam bardzo, że zmąsę tę sielską atmosferę. Jednakowoż zauważyłem pewne dysproporcje w szkle. A widzi pan. Niby pan nic nie widzi, a to pan widzi. Niby pan taka dupa, a to pan zauważy. Bo ja jestem taka czujna dupa. Panie Romanie, czy pan kiedykolwiek tworzył poezję albo prozę? No nie. A ja w liceum pisałem wiersze, dlatego mam prawo pić z literatki. Wracam do domu, zaczynam tworzyć. A niech pan mi powie, panie Romanie kochany, jak się nazywa dziura po bombie? Lej! Petent każe, urzędnik musi. No, to co? Jak mówią genetycy, do DNA. O, ciepła. Ciepła, dobra. O. Panie Romanie kochany, tak. Z czym pan do mnie przychodzi? No ja właśnie nie wiem, czy do pana. O, bo tylko u pana nie było kolejki. To ja nacisnąłem ten guziczek na tej maszynce, ta babeczka mnie zawołała, no i jestem. Co tu można załatwić?
Wszystko. Jak wszystko? Proszę pana, to jest stanowisko wszystko w jednym okienku. U mnie pan załatwi wszystkie sprawy. Tak? Ja. No toś pan mi z rana humor poprawił, bo powiem panu, że jak prawdziwy Polak wstałem lekko wkurwiony. Jesteśmy tu po to, żeby zrobić petentowi dobrze. To ja bym wolał, żeby mnie obsługiwała jakaś pana koleżanka. A rozumiemy się. No, pijmy, bo pełnych butelek nie skupują. Zaraz! A nie boi się pan, że pana nagrają? Panie, w dobie tego monitoringu? Panie, każdy ma teraz komórkę i każdy może pana nakręcić. Panie, już mam taką schizę, że mnie się wczoraj wydawało, że mnie żona kręci. A żona pana nie kręci? Nie, no kręci, no, ale nie w ten sposób. Aha. O pana, panie, stanęła wczoraj za moimi plecami. Ta żona. No. Z czymś takim długim. Ciepłem. Wibrator. Lokówka. A ja myślałem, że to jest kamerka. A u pana nie ma monitoringu? No nie, spokojnie, może się pan czuć swobodnie. No to super. O, panie, jak wygodnie. Panie Romanie, kontynuujemy procedurę. Kontynuujmy. Z tego, co mówił, ma pan żonę. Aktualnie tak. Mhm. Ja już 7 żon miałem. Ja, nie chwaląc się, żony zmieniam jak skarpetki. Właśnie czuję. Panie Romanie, jak już sobie tak gadamy, powiem panu szczerze, że ja, a nie chwaląc się, też uwielbiam kobitki. Kurde, wylewam wszystko, co się rusza. A ja sobie nie stawiam takich ograniczeń. Widzę, że trafiłem na mistrza. Wie pan, bo no ja niby wyrywam wszystko, co się rusza, ale powiem panu nieskutecznie. Ja przy babach kompletnie głupieję. Się zachowuję jak słoń w składzie porcelany. A na przykład wczoraj była u mnie taka jedna, już wszystko było dobrze, już ją prawie miałem na widelcu, już prawie była Sara panina, a ona nagle, powiedz mi jakiś komplement. Kurde, ja zgłupiałem, tak patrzę na nią i mówię, że ma piękne buty ze skóry krokodyla. No i gdzieś tu gafa? I okazało, że była na bosaka. No to się pan sparzył. No, zaskoczyła mnie, no. Panie Romanie, a pan taki doświadczony, może pan podpowie jakiś taki sposób na podryw? No. Między nami ogieram. Gdzie ja tam przy panu ogier? Ja to przy panu bardziej taki kucyk jestem. No taki... Wyrośniesz. Jak kobieta jest ładna, no, to trzeba mówić, że jest mądra. A widzi pan. A jak jest mądra, to trzeba mówić, że jest ładna. A widzi pan. A jak nie jest ani mądra, ani ładna? To, że schudła. Tak. Nie ma co kombinować, pan. Ma rację. W życiu prowadzi mnie jedna zasada. No. Skoro sąsiadka przyszła po sól, no, może chcieć jeszcze pieprz. Rozumiemy się. Ale z pana to jest wariat, panie Lomku. To co, pewnie dzieci też pan ma, nie? No, niestety. Aha. Tak. Ja się za późno zorientowałem, że mężczyzna przez całe życie ma dni płodne. No w sumie tak, no. Zawód? Pierwsza żona. Kochałem ją. Jak wariat. Wszystko bym dla niej zrobił, wszystko bym dla niej zrobił! A ona mnie tak dojechała podczas rozwodu, ale to tak dojechała podczas rozwodu, że ja do dziś wiem, jakie słowo jest najważniejsze w małżeństwie. Wie pan jakie? No wiem, tak! Nie, intercyza! No tak, no. Tylko, że panie Romanie, mi nie chodzi o pana zawód miłosny, tylko o pana zawód. Minia zawód Roman Hendorzy. Nie, panionku. Nie, panie. Co?
ty, proszę, mów mi dupa. Nie, panie manie. Znajesz po czemu? Nie znaju. Ja ciebie też nie znam. Panie manie. Panie manie, spokojnie. Kim pan jest z zawodu? No to kominiarz. O kurde. Ale daj spokój z tym guzikiem. Co? Ja już jestem w stanie spoczynku. Ja się w życiu już dość tych kominów naprzebywałem. Rozumiecie? Dobra, wypijmy za żony i kochanki. Tak jest. Żeby się kuźwa nigdy nie spotkały. Poszła ty. Spokojnie, panie Lonku, spokojnie. Panie Romanie, to tylko osa. Dla pana tylko osa? A ja jestem uczulony. I jak mnie urządzi, to spuchnę. Pan puchnie? Panie, ostatnio mnie urządliła w takie miejsce, że pan nie uwierzysz. Nie, no tak? Kurde, to musiało być strasznie nieprzyjemne. Dla mnie strasznie nieprzyjemne. Za to dla żony bardzo przyjemne. Pani nie chciała mnie wypuścić z sypialni, panie. Panie, i tak, i na pająka. Jak na pająka? Założyła szelki, przyczepiła się do sufitu i sztuk. Panie, na pająka. A na koniec, panie, sztungi. Cud, że pan nie zginął. No. Cud, że ja żyję, panie. Ale to nie jest to samo? No. Zależy od osoby, prawda? Oczywiście, no. Dobra, tam. Wypijmy za wszystkie dzieci, które wsiąkły w prześcieradła. Panie. Tyle 500+ poszło, panie. Kto to mógł przewidzieć? Nie, nie może, nie może. Taki biznes, człowieku. A źródełko wysycha, no. Panie Romanie... Masz pan, Sharon Stone. Oj, Boże. Panie Romanie... Kontynuujemy procedurę, panie Sharon. Kontynuujmy. Jakie pan ma hobby? Hobby? Zwierzęta egzotyczne. O kurde! No. Chociaż ostatnio uciekł mi wąż. Jaki wąż? Pyton. Pan miał pytona? No. No ale nie wtedy, jak pana pszczoła urządziła. Nie. Wtedy to był bardziej taki spuchnięty za skroniec. Nie, chwilę, panie Romanie, no ale jak panu wąż uciekł? Romanie! Znaczy, chyba byłem tyłem. Ale ja tu coś muszę wpisać. Wpis tak. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech z Romanem skontaktuje się. Mogę już pić literacki! Romuś, lubię cię. Ja też się lubię. Ludzia! Urzędnik. Petent. Całujesz jak mój pyton. Z tego co widzę, Romuś, czas twojej wizyty nieubłaganie dobiega końca. No niestety przyniosłem tylko jedną. No. Wiesz jak mówią, wyślij głupiego po flaszkę, to przyniesie jedną. Romuś, powiedz mi ale tak szczerze, co ty właściwie, chłopie, chciałeś u mnie załatwić, co? Szczerze? Szczerze. To nic. Ja się po prostu nie miałem z kim napić. A powiem ci, że lubię się napić w inteligentnym towarzystwie. A?
To się wyjaśniło, dlaczego przyszedłeś do mnie? Nie, tylko u ciebie nie było kolejki. Krzysia, ja cię słucham, tylko cię nie słyszę, rozumiesz mnie? No, bo tam się ktoś drze, to kto się tam tak drze? To Paweł tak płacze? Bo ty nie masz podejścia do dzieci, ci zawsze powtarzam, no. Daj mi go tu do telefonu, to... Pawełek. Pawełku, nie płacz. Słuchaj, tatuś mówi, jak przestaniesz teraz płakać, rozumiesz mnie, to se możesz kupić, co będziesz chciał, do 25 zł. No. No i przez to, no. Bo to ci, ja ci w domu tam wytłumaczę. No jestem w tej cukierni, przecież czekam tu z 10 minut na ten tort, no. Torcik! No, idzie ten reflektor, torcik, czekaj, no. Torcik, już dla pana niosę. Przepraszam, proszę pana, że to tyle trwało, ale po prostu, proszę pana, po prostu tyle to trwało, no. A. Proszę, pana torcik, proszę. Tak. Torsik panu przyniósł. Tak. Ale pan bierze czy nie, bo ja już no nie właśnie wiem. Chciałbym, wziąłbym, no. No to niech pan jakoś, nie wiem, nie biega tu, tylko bierze, no. Ma pan chyba... No, proszę. Nierówno, o, no. Udało się, ciach. No, i no, to wszystkiego najlepszego, tak. Tam happy birthday, czy tam, nie wiem, happy meal, co by obchodzi się, no. Przepraszam, no. Tak chciałem pana jeszcze zapytać na odchodne. Tak? Pił pan coś? Słucham? Czy pan coś pił? Nie, absolutnie nie, nie. Nie. Nie, nie. Mnie się wydaje, że jednak pan pił. Proszę pana, nie piłem. Proszę pana, absolutnie, proszę pana, ale nie piłem. Nie pił pan. No dobrze, no powiem panu jak na spowiedzi. Nie piłem. Tak, no a co pan robił? Proszę pana, wdychałem. Co pan robił? No wdychałem, bo ten spirytus, wie pan, do nasączania tortów się rozlał. Proszę pana, podłoga jest podgrzewana. A. No to zaczęło parować, no. A oddychać muszę, no. Proszę pana. Proszę pana. Powiem panu w ten sposób. Jest to jedna z najlepszych wymówek, jakie w życiu słyszałem. Jak mnie następnym razem policja zatrzyma, też się tak będę tłumaczył. Powiem panu, nie działa. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Przepraszam. Proszę pana. Halo? Dzień dobry, proszę pana, kłaniam się. Proszę pana, ja tak szybciutko na jednej nodze, wie pan, uroczystość mamy w domu, żona mi przysłała po torcik. Jakby pan był łaskaw tak na jednej nodze, bo mi na czasie zależy. Za dużo informacji, nie wiem o co chodzi. Proszę pana, mamy uroczystość w domu. Małżonka mnie przysłała, syn mój ma urodziny. Czyli tort był zamawiany z 2 dni temu, jakby pan był łaskaw przynieść, proszę pana, bo mi się rodzina zjeżdża do domu, proszę pana, i nie mam już czasu. Ja po dzień dobry się zgubiłem, no. Ja nie wiem, o co panu chodzi. Pan jest dla mnie za szybki, no. Ja się po prostu, no, nie łapię na ten pociąg, no. No pan jest dla mnie, no nie wiem, takie pendolino, a ja jestem piaseczno, pan tu się nie zatrzymuje, no. Czyli co, panie? No jakiś konkret niech pan poda, będzie łatwiej. Konkret? No to ja po torcik. O, jest konkrecik, będzie torcik, proszę no. Bardzo. A, momencik, a ten, a ma fanfitek? Słucham? Pytam, czy ma fanfitek. A przepraszam pana, bo... A co to jest ma fanfitek? Proszę pana, ja nie mówię ma fanfitek, tylko zadaję panu proste pytanie. Czy ma fanfitek? Nie, proszę pana, ja już mówiłem panu, że mi się cholernie spieszy. Żona na mnie czeka, rodzina się zjeżdża. Proszę pana, co to jest ten ma fanfitek? Czy ja niewyraźnie mówię, mam tu przy lisarii bowować? Bardzo proszę. Czy ma fanfitek? Pan wybaczy, ale no prosić się nie da. Na litość boską, człowieku, błagam cię. Co to jest ma pamfitek? Proszę pana, jak pan zamawiał tort, dostał pan fitek. Ja dostanę fitek, pan dostanie tort. No taka podmianeczka. Karteczka ta. Podmianeczka. No. To co pan mi mówi, no? No. O, i proszę pana, o. O, no. I to jest, proszę pana, mój ma pamfitek, tak? Nie, proszę pana, to jest sam fitek.
teraz faktycznie ma pan fitek. Ja go biorę i fitek mam ja. Aha, haha. Czyli, przepraszam, taka dygresja, czyli teraz pan ma mój mafan fitek. Człowieku, nie pij tyle, naprawdę. A mafan fitek jest do zwrotu? Co, ty jeszcze narkotyki bierzesz, człowieku? Szkoda zdrowia, wrzuć się na luz, no. Dobrze, na jednej nodze, proszę pana, no. Kurde, fajnie pachnie, to pączki smażycie? Nie. Ach, nie, przecież czuję. A nie, inne coś. Faworki? Nie, spiryt się rozlał, cifem poprawiłem, nie pomogło. O, to się pan bawi. Ale powiem panu, zazdroszę, cukiernik to ma super robotę. Ta? To pączka w każdej chwili może pan zjeść to. Nie, nie, proszę pana, ja słodyczy w ogóle nie ruszam. Co pan mówi? Naprawdę, mama przez całe życie mi powtarzała. Synu, nie jest słodyczy, bo słodyczy będą cię zęby boleć i tego nie trzymam. Ładne, ładne. Moja to bym mówiła mi tak. Nie jedz słodyczy, bo cię zęby popsują. Będziesz miał nieświeży oddech. No i pan nie słuchał ją. No to jest przeżycie, matko. Co? No strefa wojny, człowieku. Co? Taki mały byłem. No pan był mały, a duży smród został. No. Zaraz, moment, chwileczkę, przepraszam, pytaneczko jeszcze mam, bo ja nie wiem, ale muszę spytać, ja pana dobrze z telewizji kojarzę? A, telewizji, kurde, ja tak myślałem, że to pan, no bo ja przecież wczoraj w telewizorze, proszę pana, taki film przyrodniczy o małpach oglądałem, no, no i pan mi tego głównego goryla przypomina, no. Tylko pan troszkę bardziej zarośnięty. Pan Koko byłeś, czy Sroko? Jakiego goryla? No Koko, czy tam było, tak? Ty, Koko, ty, a wy zrób to wasze małpie fajne, to wiesz, nie? Tam. Z humorem trzeba żyć. O, no. Niech pan więcej nie pije. Do widzenia. Ja nie piłem, się rozlało, no wypadek przy pracy. Moment! Kierowniku, cholera, dobrze, że zajrzałem, byłaby awantura. No, pan mi dał zły tort w ogóle. Niemożliwe. No jak, proszę pana, mój syn nie nazywa się Paweł, tylko Jacek. No i co z tego? No a tu jest napisane 100 lat Paweł. No widzę, ale nie widzę związku. Jak pan związku nie widzi? Normalnie oczami, nie widzę, no. No człowieku, no co ty głupka ze mnie robisz? To przecież na torcie jest błąd. Nie, ja jak błąd? Przecież ja tam, żeby wścisnął. Może pan powtórzyć? Nie za bardzo. Gdzie błąd jest? Imię jest, proszę pana, źle napisane. Pokaż mi pan dowód. Proszę. No przecież pięknie i wyraźnie jest napisane 100 lat... Paweł Przyzły, polskie litery są, o co chodzi? Panie, Paweł jest napisany dobrze. No to dobrze, no. Tylko, że mój syn to jest Jacek. Co? Mój syn to jest Jacek. A co pan to sobie teraz utrwala? Co, pan nie pamiętasz, jak pana dziecko ma na imię? Człowieku, ile ty żeś tego narobił, ty. Co się pan tak rozpędza? Ja się rozpędzam, to pan w królika się bawisz, no. Proszę pana, mój syn ma na imię Jacek, nie Paweł. No nie Paweł, nie Krzysiek, nie Romek, nie Zdzisiek. To jest skandal. I proszę pana, bardzo dobrze, bo proszę pana, każdy powinien mieć imię, proszę pana. Tak, pan też ma imię. Jak pan ma na imię? Ja Janusz. Ja Janusz nie ma takiego imienia. To pan mnie nie wkręci. Janusz! A, Janusz, też znając, jak syn Jacek, a ten, a żona pana, jak ma na imię? Janina. Janina. O kurde, pan to zauważył? Co? Z tymi imieniami? Zauważył pan? Co? Że pan z synem macie męskie, a żona nie. O kurde, ale fajnie, że się wymyślili. Jeszcze wszyscy jesteście na J. No to córka też musi być na J, tak? Nie mamy córki. A co, nie chcecie, czy nie możecie? Co to pana w ogóle obchodzi? Czyli nie może się, no.
Niech pan się zlituje, niech pan... Proszę pana, to jest tort dla mojego syna. On ma dzisiaj urodziny. To jest tort dla niego. On ma na imię Jacek, a tu jest napisane 100 lat Paweł. Pan 100 zł nie dostanie, no to bez przesady. Ale wie pan co, bo tak po stopniu zaangażowania emocjonalnego ja dochodzę do wniosku, że to dla pana jest jakaś ważna rzecz. Proszę pana, obiecuję, że nasza firma pochyli się nad tym tematem. Co, cieszę się. Kiedy? W przyszłym miesiącu. Żartowałem, nie? No co pan? Teraz się pochyli. Pokaż pan ten tort. No pokaż go pan. Proszę bardzo. Pokaż. Ale panie, nie szczęść pan tak. No. Teraz, momencik. Pan powiedział, że pana syn ma na imię... Jacek. A tu jest napisane 100 lat... Paweł. No nie uważa pan, że coś się tu nie zgadza? Imię się nie zgadza. No, no właśnie, to czemu pan od razu nie mówi? No przecież się sygnalizuje. Oj, proszę pana, to jest straszny błąd, proszę pana. Oczywiście. To jest urodzinowa katastrofa, proszę właśnie. Pana. No. I co pan teraz z tym tortem zrobi? Nie zazdroszczę sytuacji, no. Słucha? Co ja zrobię z tortem? A co ja, to pana tort. Panie, no mój, no. No. Ale pan źle napisał. No bo pan źle zamówił. Proszę pana, dobrze zamówiłem. To czemu tu jest źle napisane? Właśnie nie wiem. Zagadka, nie? No co ty tu, człowieku, od wczoraj robisz? Nie, nie, nie od wczoraj, nie. Dzisiaj pierwszy dzień w robocie, no. Proszę pana, wczoraj to ja jeszcze szambo woziłem. Ale tu robota, proszę pana, przyjemna, bo pod dachem... Fajne zapachy. O, i po robocie palce można oblizać. O, o. Nie, 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 proszę pana, naprawdę, wystarczy mi to. Dosyć. Chcę rozmawiać z tą dziewczyną, która przyjmowała zamówienie. To jest akurat niemożliwe. Proszę pana, proszę zawołać. Nie mogę tego zrobić, niestety, przykro mi. Proszę pana, mnie nie interesuje. Proszę pana, to jest bardzo przykra sytuacja. Proszę pana. I niech pan nawet nie pyta, co proszę się pana. Stało. Ja nie pytam. Niech pan nie ciśnie. Proszę pana, ja nie... Niech pan ciśnie, nie, chwileczkę, proszę pana. Niech pan ciśnie, proszę pana. Proszę pana. A tu, proszę pana, młoda dziewczyna i o, proszę, no, proszę, proszę. Co się stało? Wolne ma. Prawda. Z humorem, czarze. Człowieku, jak ma wolne? No normalnie, to przecież nie będzie wolne siedziała w robocie, w której nienawidzi ona. Do tych tortów paluchy wciska, pluje, smar... Ale pana jest w porządku. Pluła w mój tort? Nie, wolny ma. Panie, nie obchodzi mnie, chcę inny tort. Ale jak inny? No dwa tylko nam zostały. Nie wiem, inny. Przynieś pan jakiś inny zaplecza. No to, no to, ale na jednym jest napis wracaj do zdrowia, Krysiu, no to chyba nie za bardzo. No chyba nie za bardzo, no, no panie. No nawet się płeć nie zgadza. No tego z synem szybko nie załatwicie, no. Dawaj pan ten drugi. Ten drugi, dobra, drugi jest lepszy. Tam jest napis Stachu, witaj na wolności. Już. Wracaj pan! Co jest? Jaki Stachu? No nie znam człowieka, dopiero co z kicia wyszedł. Człowieku, przecież do mnie się rodzina zjeżdża. Żona czeka, dziecko będzie płakać. Co ja mam teraz z tym, co... Zrób pan coś z tym. Gówno mnie to obchodzi. A na gównie się akurat znam. Spokojnie, proszę pana, spokojnie. No kryzysowe sytuacje wymagają od nas kryzysowych działań. Proszę bardzo. Proszę pana, zliżę tego Pawła, zostanie 100 lat. Panie, co pan? No czyś pan zdurniał? No pomóc chciałem. Czy mi pan tu ryj pakuje? A co, stopą miałem lizać? Będzie mi tort lizał. No, no. Sam zliżę. O, pies ogrodnika drugiemu nie da. No,
chłopcze. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Przepraszam, a pan już chyba dzisiaj u nas był, co? Tak, byłem, ale zaszło nieporozumienie, pan mi dał zły tort. Niemożliwe. No tak, bo mój syn ma na imię Paweł, no. A tu jest napisane 100 lat Jacek. Czekaj, panie, ja to gdzieś dzisiaj już słyszałem. No. Coś takiego słyszałem. Dzień dobry. Dzień dobry. O. Witam, dzień dobry. Proszę pana, wie pan, zdaje się, że zaszła pomyłka. W jakim sensie? Pan ma mój tort, a ja mam pana. A! No, no to podmianka. Proszę, o. Widzicie? Dziękuję. Widzicie? Fajne, dziękuję. To wyście namieszali. Tak. Do widzenia. Proszę, do widzenia. O, kierowniku! Co jest? Zara, moment! Co? Dlaczego to jest takie rozmazane to? No właśnie. Trudne pytanie. Ktoś musiał je zadać. Tak, ja je zadałem i na razie nie ma odpowiedzi. Na wstępie chciałbym panu serdecznie pogratulować wróżnego wsiąśni. Czego? Że pan to zauważył, no. No nie, no. Zauważył, nie zauważył, to ślepy by zauważył, ale dlaczego to jest tak tu rozmazane to, no? No właśnie, chroniłem pana przed straszną prawdą. Tak? Ten brodaty facet panu zlizał. On mi zlizał? Ta barbarzyńca jakiś, proszę pana, no widać po ryju, proszę pana. Zarośnięte bydle wpadło mi tutaj do cukierni, proszę pana. Tort mi wyrwał, zaczął wrzeszczeć, proszę pana, nie wiem, no. To wrzeszczał? To wrzeszczał troglodyta jeden, no panie, zaczął to lizać, aż lukier po prostu na podłogę, a ja to przed chwilą sprzątałem, proszę pana. I krzyczę, gdzie jest szmata? Chodzi moja żona. No, nie ci mi wołałem, weź. Momencik. Nie, oczywiście. Halo, co? Nie, momencik. Co? Przepraszam bardzo. Mam do pana pytanie. Tak? Czy pan lizał mój tort? Tak. Przyznał się, mamy gnoja. Ale dlaczego pan lizał mój tort? No, proszę pana, bo mój syn ma na imię Jacek. Cały czas to powtarza, psychol jakiś. Ciągle nie wiem, dlaczego pan lizał mój tort. No mówię panu, no przecież mój syn to jest Jacek. Syn Jacek, on jest Janusz, żona Janina, a córki nie mają, nie mogą. Taka rodzina. Tyle wiem. Proszę pana, dlaczego mi pan lizał mojego Pawła? Dlaczego pan lizał syna temu panu? Całe z Pawła mi tylko pezo stało. Jeszcze z dziecka zrobiłeś karechę. Pan mi kazał. Gdzie tam kazał? To mi wyrwał, zaczął chłeptać goryla. Co pan zwariował, co pan chodzi po cukierniach ludziom, wybilizuje pan... Nie, pan, moment. Nie, panowie. Chwileczkę, panowie, no momencik, no. Nie nakręcajmy już tej spirali nienawiści. No może nie, no. Jesteśmy, proszę pana, dorośli. No tak, no. To załatwmy sprawę jak dorośli. No, czyli co pan proponuje? No proszę pana, ten pan, no zlizał panu syna, no. Zlisz pan syna temu panu. Tak jest, daj pan to. Nie, proszę pana, proszę pana, ale przecież pan nie może być taki... Przecież to. Mój syn jest niewinny. A mój jest winny, daj pan to. Ale dawaj ty... syna, gorylu. Taki mały płacę w domu. No taki mały jest. Dawaj ten tort. Proszę pana, dobrze. Koniec rozmowy. Momencik, proszę pana, jesteśmy przecież dorośli, prawda? Przecież ja mam pieniądze. No to dawaj. Mam pieniądze, proszę pana, proszę bardzo. Mam 300 zł, proszę pana. O, proszę pana. Miało być na klauna, weź pan pieniądze. No, czy się dogadamy. To o, pan teraz będzie ze mnie klauna robił, tak? O. W tej sprawie, proszę pana, nie chodzi o pieniądze. Nie. Które zresztą chętnie przyjmę. Co? W tej sprawie chodzi o zasady. Tak, właśnie, o zasady i o... ludzką godność, gnoju. Dobra, niech będzie moja strata, cholera jasna. Weź pan whisky, proszę bardzo. Najwyżej przy herbacie posiedzimy. No tym to by mnie przekonał, no. A to dobra jakaś, bo... Nieważne, czy dobra, pokaż pan cyferki. Proszę pana, ja tutaj widzę 40% szans na zażegnanie konfliktu. I co pan na to? Czy teraz pan już jest usatysfakcjonowany? Jaki? Zadowolony? Zadowolony, proszę pana. 300 i whisky, a napis to se w domu keczupem dorobię. No i brawo. No. I brawo. To jest. To jest.
Proszę pana, prawie. Ale że się pan sfrajerował. Za 300 whisky to ja bym takie 3 torty zrobił. A pan żeś się zachował jak... Wracaj do dżungli, koko. Pańska matka to jednak miała rację. Naprawdę? Mm? Pan ją zna, a w czym? Miała? Że od słodyczy będą pana zęby boleć. Możesz, kuźwa. Ale niebezpieczna praca w tej cukierni. Kuźwa, wracam do Żamba. Tam się przynajmniej o byle gówno nikt nie czepia. O.